Eryk Józef ma wesołe oczy ciemne, siostra Klara ma 19 wiosnę. Na dziedzińcu seminarium dzień wiosenny, kleryk Józef zobaczył ją z okna. A dzień dobry siostro Klaro, ach przelękłam się księże Józefie. Kwiecień mamy upalny niedowiarem, a no cóż grzeje słoneczko pięknie. Kleryk Józef ma bary syna ludu, siostra Klara uśmiechem go obdarza, ale stanął pośrodku podwórza anioł z mieczem płonącym jak strzała. Kleryk Józef ma bary syna ludu, siostra Klara uśmiechem go obdarza, ale stanął pośrodku podwórza anioł z mieczem płonącym na straży. Złotą urtą szuwar, wierzgający obłok przy niej czeka. Śnieżny jaśmin mroczne ścieżki zasłał Klarą. Wąski liść deszczyny brzegiem twa, Józefie. Syna ludu, siostra Klara uśmiechem go obdarza, ale stanął pośrodku podwórza anioł z mieczem płonącym na straży. Kleryk Józef ma bary syna ludu, siostra Klara uśmiechem go obdarza, ale stanął pośrodku podwórza anioł z mieczem płonącym na straży. Ale stanął pośrodku podwórza anioł z mieczem płonącym na straży. Dziękujemy bardzo. Zmienimy trochę klimat. Przeniesiemy się na kontynent północnoamerykański, bardzo północny, bo aż do Kanady. Oczywiście Leonard Cohen, jeden utworek, może tak wykonamy. Prochowiec, prochowiec, niebieski prochowiec. Jest czwarta nad ranem, już kończy się grudzień. List pisze do ciebie, czy dobrze się czujesz? W New Yorku jest zimno, poza tym w porządku. Muzyka na Clinton Street gra na okrągło. Podobno budujesz swój własny dom w głębi pustyni. Od życia nie chcesz już nic, lecz musiałeś zachować wspomnienia. A Jane Doe dziś kosmyk włosów ma twych. Wiem, że gdy dawałeś go jej, myślałeś już o tym, by zwiać. Lecz niełatwo je zwiać, gdy
tu byłeś, poprzednio wyglądałeś jak starzec. Podniszczyłeś swój synny niebieski prochowiec. Do każdego pociągu wychodziłeś na dworzec. Bez swej Lili Marlen pojechałeś do domu. Dałeś swojej kobiecie swego życia ledwie cię. Nie jest już twoją żoną i moją też nie. Ciągle widzę cię z tą różą w zębach jak cię. Czasami się zdarza, że gdzieś tekst ucieknie. No, taka czarna dziura powstaje, ale to jest wszystko na żywo, zatem coś takiego może czasami nastąpić. Pierwszą naszą płytę ze Stanisławem nazwaliśmy Ostatni etap i zagramy utwór o tym tytule, chociaż ta pieśń, ten utwór na tej płycie się nie znajduje. Ale tematycznie oczywiście jak najbardziej nawiązuje do naszych utworów, które tam żeśmy ujęli. Mianowicie są to utwory błatne, łagrowe, obozowe, nieznane wcześniej szerszej publiczności, wspaniale przetłumaczone, przełożone przez Romka Kołakowskiego. Część z nich specjalnie dla mnie. Ostatni etap. Centralni magistrali pędzi pociąg, w którym wagon jest więzienny, a w nim dziewczę jedzie na zesłanie. 5 lat musi żyć na Magadanie. Obok w celi jedzie młody chłopak. Za niewinność karę śmierci dostał. Szubienica skończy pieśń żywota. On z kobietą nigdy się nie kochał. Gryps wysyła dziewczynę. Czy odpowiada, że rozumie wszystko, że się zgadza, tylko konwoje
płacz. Ja współczucie pragnę ci okazać. Za ćwierć rubla strażnik drzwi otwiera. Psem majowym pachnie brudna cela. Tego grzechem nazwać nikt nie może. Pierwsza miłość pod kałasznikowem. Rano strażnik z pistoletem wchodzi. Teraz na mnie kolej państwo młodzi. Brudne łapy pcha do młodych piersi. Dziewczyny zedrzeć chcę ku fajkę. Potem w piersi jej znakana strzela. Władze będą znowu wolne miejsca. A do Moskwy tylko raport trafił, że uciekinierkę zabił strażnik. Potem w bohaterskiej walce zginął ze skazańcem, co go zarżnął brzytwą. Przez bielutki Sybir nadal pędzi pociąg, w którym wagon jest więzienny. Inna Polka jedzie na zesłanie. 5 lat musi żyć na Magadanie. Włodzimierza Wysockiego, utwór, który nawiązuje do tego, który przed chwilką żeśmy wykonali, czyli do łagrów, do Syberii. Pieśń ten Wysocki, znaczy zainspirował się do napisania, będąc na planie filmowym jako aktor, gdzie zdjęcia kręcone były na terenie Syberii. Zatem ekipa filmowa, aktorzy oraz techniczna cała ekipa była rozlokowana w miejscowych chałupach, domach. Wiadomo, że hotelów tam nie ma i nie było. Wysocki trafił do jednego człowieka, gospodarza. I te nocne rozmowy z nim zainspirowały go do napisania pieśni Łaźnia na biało. Rozpal piec i nie żałuj ogniowierów. Niech z kamieni rozejdzie się żar. Niechaj para wytopi mój żal i gniew. I ten mróz, który w ciało się wżarł. Bo wspominam po prostu minione dni. Zimnej wody zaczerpnę na dłoni.
tatuaż z lat kultu jednostki mi. Tu na piersi nabiegnie znów krwią. Ile łagrów i kopalnie doznałem tam, ile lasu tam padło i nas. Popatrz profil Stalina, na piersi mam, a tu z prawej Marinka Anfas. Rozpal piec jeszcze więcej, kamieni mieś, nie gorącym owiona mnie tchem. Może wtedy przez gardło mi zdoła przejść, co widziałem, przeżyłem i wiem. Za niewinność, za wiarę w ten cały raj, rajskie życie zgotował mi sąd. Tajgę, tundrę i step, bo najdalszy skraj przemierzyłem wśród śniegów i błot. Przyszli rankiem, dlaczego? Czort jeden wie. Próżno matka płakała i brat, i powieźli z Syberii na Sybir mnie. Okrągłych 25 lat. Rozpal piec jeszcze więcej, kamienie wnieś, nie gorącym owioną mnie tchem. Może wtedy przez gardło mi zdoła przejść, co widziałem, przeżyłem i wiem. Potem w smrodzie baraków w niejedną noc w skórę wkuwaliśmy twarz. Tuż przy sercach, by słyszał ich gniewny głos, że wciąż żyją, że jeszcze są w nas. Tylko z nim nie do końca połączył los. Tatuażu nie zmyje już nic. Pod miotełką brzozową znajomy wąs. Mogę sobie jedynie go bić. Rozpal piec, rozpal piec, rozpal piec. Jeszcze więcej kamienie wieś. Nie gorącym owioną. Że wtedy przez gardło mi zdoła przejść, co widziałem, przeżyłem i wiem. Rozpal piec jeszcze więcej, kamieni wnieś, nie gorącym owioną mnie tchem. Może wtedy przez gardło mi zdoła przejść, co widziałem, przeżyłem i wiem.
Kochani słuchacze Radia Wnet, na zakończenie naszego spotkania utwór z naszej pierwszej płyty, czyli z tych Błatnych Obozowych, Skrzypiące Glany. Miałem coś powiedzieć na ten temat tego utworu, ale niech obroni się sam tekst i muzyka. Skrzypiące glany i nowiutki garniturek, wyrok zamienił mi na katorżniczy rejs. Ósemka pękła, zdrowo oberwałem w skórę. Odsiadka mi fachowo przyprószyła włos. Nim do Workuty etapami nas przygnali, po drodze kumpli paru wieczny padło śnieg. Z kryminalnymi polityczni umierali. Tu wszyscy równi, każdy błatny, każdy zek. Wolność tuż, tuż, lecz bliżej w oknie krata. I nawet księżyc drań pilnuje mnie, bo muszę siedzieć jeszcze 4 lata. Na próżno dusza się do domu rwie. Drewniany płot i stary barak na podwórku, to tylko mroźny wiatr bezkarnie może wiać. Bo rudy wasy, choć obrzynek ma na sznurku, nigdy nie chybia, jeśli ktoś chce dladać. Najgorszą rzeczą jest marzenie o wolności i ta nadzieja, która kruszy serca głaz. Bo nigdy nie wiesz, czy nie stracisz przytomności, czy żyjesz wciąż, czy wreszcie się zatrzymał czas. Wolność tuż, tuż, lecz bliżej w oknie krata. I nawet księżyc drań pilnuje mnie, bo muszę siedzieć jeszcze 4 lata. Na próżno dusza się do domu rwie. Wolność tuż, tuż, lecz bliżej w oknie krata. I nawet księżyc drań pilnuje mnie, bo muszę siedzieć jeszcze 4 lata. Na próżno dusza się do domu rwie. Na próżno dusza się do domu rwie. Na próżno dusza się do domu rwie. Bardzo serdecznie podziękować naszym artystom, zespołowi Janistan, Staszkowi Utkanemu za piękne wiersze, wam za piękny recital, wszystkim państwu za uwagę i za to, że byliście z nami. I jak zawsze Donatowi Kamińskiemu za to, że jest naszym gospodarzem i chce z nami tutaj współpracować i cieszymy się wszyscy z tego, że możemy w Polskę i w świat wysyłać te piękne dźwięki i słowa, jakże ważne i dobro kultury narodowej. Dziękuję bardzo, dziękujemy za zaproszenie. Ja równocześnie chciałbym zaprosić, będąc u pieśniarzy, jakby nie wspomnieć o festiwalu Pieśniarze Niepokorni. W tym roku 7. edycja, tylko online, za tydzień, 15 listopada. Zapraszamy przed monitory z kawką, herbatką lub innym napojem, kto co lubi. Bardzo wspaniali artyści, między innymi Wojciech Wysocki, znany aktor, przedstawi monodram z towarzyszeniem Piotra Kajetana Matczuka oraz Małgorzata Bratek, Wisława Kadyszewska, Stanisław Paryżenko i inni. Dziękujemy, zapraszamy.